co tam? O co chodzi? O moją narzeczoną i braci. Mikkel i Ulf popłynęli na Hindarsfjall po Agder. Ślub za parę dni, a ich ciągle nie ma. Niedawno był sztorm i boję się, że mogło ich znieść na skałę przy Faroe. Nie jeden już tam stracił życie. Normalnie sam bym wypłynął na poszukiwania, ale muszę dopilnować, żeby przygotowano wesele jak należy. Powiadają, że Skellige'jczykowi nie godzi się prosić o pomoc, ale nie mam wyjścia. Pomożesz mi? Poszukasz moich bliskich? Rozejrzę się. Jest cała sina. Ale widać, syrenom to nie przeszkadzało. Musiały dopaść ciało na krótko po tym, jak dziewczyna się utopiła. Kaganek Keir bardzo się tu przyda. O, łaskawa Frejo. Wybacz swoim synom. Mieliśmy przywieźć narzeczoną naszego brata na ślub, ale pokonał nas sztorm. Wszystko przepadło. Agda nie żyje. Jej posag utonął. Splamiliśmy honor rodu. Daruj nam, o szlachetna Frejo. Przestań, Mikkel. Freja nie zmyje z nas hańby, ale krew może. Zróbmy to jak trzeba. Tam, pod drzewem. Pomodlimy się, a potem zakończymy to wszystko. Masz rację. Tak będzie lepiej. Ciekawe, dokąd prowadzą. Skellige'jski honor. Woleli zginąć, niż żyć ze świadomością, że zawiedli brata. Będziesz zabijał Kikizmy. Mam dla ciebie złą wiadomość. Agda nie żyje. Twoi bracia też. Co? Jak to? Co ty mówisz? Sztorm zniszczył ich statek. Agda zginęła, a twoi bracia nie mogli znieść myśli, że cię zawiedli, dlatego wybrali śmierć. Proszę, może ten list coś ci wyjaśni. List? To wszystko, co mi po nich zostało. Jest jeszcze posag. Marne pocieszenie, ale zawsze coś. Dzięki. Niewielu zdobyłoby się na taki gest.